Cześć, tu Asia. Dziś zapraszam Was na pyszne placuszki z wiśniami i białą czekoladą na maślance. Zaczynam od przesiania mąki wraz z sodą i solą i odrobiną cukru. Dodaję jajko, wszystko mieszam i dodaję też maślankę. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie razem ze spisanym sposobem przygotowania. Dodaję wiśnie pokrojone, odsączone i białą czekoladę. Rozpuszczam na patelni masło. I to masełko przerzucę do naszego ciasta, ono też potrzebuje trochę tłuszczu. Dobrze znowu wszystko wymieszam i będę smażyła placki na rozgrzanej patelni na średnim ogniu. Kiedy już z wierzchu zacznie się ciasto ścinać, pojawią się większe bąbelki, więcej tych bąbelków, to przekładam na drugą stronę. I dosmażam jeszcze pół minutki, minutę. Do takich placuszków idealnym dodatkiem będzie kawa. Ja zawsze piję mleczną, także fajnym rozwiązaniem jest właśnie ekspres z takim spieniaczem, z systemem, który już nam sam spienia mleko. Szczególnie odkąd mam dzieci, no to dla mnie teraz to jest super ułatwienie. Śniadanie gotowe, jeszcze przyozdabiam placuszki i zajadamy. Smacznego!